Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, piąta niedziela, zwykła w ciągu roku, jeszcze jedna przed nami, potem zaczniemy już wchodzić w czas Wielkiego Postu. Ale żeby dobrze zrozumieć treść dzisiejszych czytań, warto sobie uświadomić, kiedy to się, co słyszeliśmy przed chwilą, się dzieje. My patrzymy bardzo często, słuchając Ewangelii, już jakby całościowo, przez te całe 3 lata działalności Jezusa, łącznie z całym misterium męki, śmierci i jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i tak dalej. Tymczasem to dopiero jest pierwszy rozdział Ewangelii świętego Marka, sam początek. Jezus dopiero zaczyna swoją publiczną działalność. Po chrzcie, który głosił Jan, kiedy Jezus przyszedł do tego chrztu, kiedy przyjął ten chrzest, kiedy zaczyna swoją działalność, idzie do Nazaretu, tam, jak pamiętamy, nie bardzo go przyjęli, no bo zaczęli powątpiewać i Pan Jezus mówi takie słowa, że tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Nie mógł tam zdziałać właściwie prawie nic, ponieważ nie było w nich wiary. Więc idzie dalej. Dzisiaj słyszymy, że wychodząc z synagogi przyszedł do domu Szymona i Andrzeja, czyli to było Kafarnaum, bo oni tam mieszkali nad jeziorem. I tam właśnie, jak będąc w tej synagodze, Jezus tam właśnie wyrzucił złego ducha, o tym jest jakby wcześniejszy fragment tej Ewangelii. Potem idą do domu, wracają, to jest dzień, pamiętajmy, to jest dzień szabatu. I tam najpierw uzdrawia teściową Piotra, a później dopiero, kiedy nastał wieczór, zaczynają przychodzić ludzie, bo wcześniej nie wolno. Nie wolno im było wychodzić, mogli tylko pójść do synagogi i z powrotem. Nie wolno było się poruszać, nie wolno było chodzić, nie wolno było nic robić, bo taki właśnie był szabat. Ale kiedy ten szabat mija po zachodzie słońca, wtedy wszyscy przychodzą do Jezusa. I tutaj, kochani, aż się prosi, żeby przypomnieć też słowa Jezusa, który mówi: myśli moje nie są myślami waszymi, a moje drogi waszymi drogami. Bo warto sobie spojrzeć na to, czego ci ludzie szukają. Po co oni przychodzą do Jezusa? Oni przychodzą, bo coś potrzebują. I to jest właśnie takie typowo ludzkie myślenie. Przychodzimy, bo czegoś chcemy. Jak coś chcę, no to chcę to osiągnąć. Jak jest okazja, to idę. Nie zastanawiając się nawet nad głębszym sensem tego wszystkiego, po co to wszystko się dzieje. Przychodzą, doznają uzdrowień, złe duchy zostają wyrzucone i bardzo często potem wracają do siebie i już więcej do Jezusa nie przychodzą. Są i tacy, którzy będą przychodzić, ale są i tacy, którzy do Niego nie przychodzą. Mi się tak, przygotowując się do tego dzisiejszego kazania, przypomniała mi się sytuacja, ta nauka Jezusa o siewcy. Jak pamiętamy, siewca wyszedł siać i rzuca to ziarno. Ona w różne miejsca, jedna pada na drogę, inne na miejsca skaliste i wnet wschodzi. To jest właśnie taka sytuacja. Pojawia się ktoś, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, cuda się dzieją, więc ludzie zaczynają od razu jeździć. Tak jak pamiętamy, pseudo objawienia były w Iławie, to wszyscy tam, bo tam Matka Boża się ukazała. No niekoniecznie, ale to takie jest od razu, wszyscy jadą, albo gdzieś przyjeżdża jakiś znany charyzmatyk, to wszyscy tam jadą i jedni tylko poruszają się od jednego miejsca, gdzie on jest, do drugiego miejsca, gdzie on jest, chcąc jakby, nie wiem, na wszelką cenę tego, czego chcą, to osiągnąć. Ale właśnie pytanie, czego chcemy? I tam jest właśnie mowa, że to ziarno, które pada na te miejsca skaliste, szybko wschodzi, ale nie ma korzenia i dlatego szybko usycha. I właśnie tu jest chyba ten problem, że my też właśnie często zapominamy, że wiara nie jest po to, żebyśmy mieli tutaj fajne i wygodne życie, żeby było tak fajnie, tak przyjemnie, nie? Że tak wszyscy byli tacy sympatyczni, tacy grzeczni, tacy uczynni i tak byśmy się do siebie wszyscy uśmiechali. O, jo, jakie to było, wtedy by było piękne życie. No niekoniecznie, w raju takie właśnie było. I co? Moment, pojawia się szatan pod postacią węża, zaczyna rozmowę i po chwili pierwsi rodzice zapominają, że są w raju, że są szczęśliwi, że wszystko jest super, że o nic nie muszą się martwić. I nagle właśnie pojawia się grzech, który niszczy to wszystko. To jest właśnie to. Nie szukajmy tego tutaj i wyłącznie, żeby tu mieć fajnie, łatwo i przyjemnie. Bo wiara jest po to, abyśmy kiedyś mogli pójść do nieba.
I Jezus dzisiaj to pokazuje, przychodzi, ono rzeczywiście przychodzi, naucza, uzdrawia, wyrzuca złe duchy, ale kiedy w pewnym momencie widzi, że ci ludzie przychodzą nie po to, bo nie chcą doświadczyć czegoś więcej, nie chcą właśnie zapuścić jakby tych korzeni, nie chcą swojej przemiany w środku, tam się nic nie dokonuje, to też mówi, idziemy też dalej, nie wolno zostać tylko w jednym miejscu. Tak po ludzku to by było najlepsze dla niego rozwiązanie. Wszyscy go już szanują, wszyscy go kochają, wszyscy do niego przychodzą, jest kimś poważanym. Tak po ludzku żyć nie umierać w społeczeństwie. Ale Jezus mówi, idźmy dalej. Ja tam też mam głosić, mam obowiązek głosić Ewangelię. Święty Paweł dzisiaj też w liście do Koryntian mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Takie jest to moje zadanie. I właśnie w kontekście Królestwa Niebieskiego musimy pamiętać, że tu nie chodzi o to, co my chcemy, że robimy to, co chcemy, ale co powinniśmy zrobić. Na tym polega wolność. Każdy głupi będzie się tłumaczył tym, że bo jestem wolny, mogę robić, co chcę. Możesz, ale wolność się wiąże z odpowiedzialnością. I wolność nie polega na tym, że robisz, co chcesz, ale robisz to, co trzeba zrobić. Wtedy pokazujesz prawdziwą wolność. I to jest, kochani, coś, co jest trudniejsze troszeczkę. Jeszcze bardziej można to odkryć na przykładzie dzisiejszego pierwszego czytania i Księgi Hioba. Właśnie postać Hioba, któremu w tej rozmowie Pana Boga ze złym duchem, który mówi, no nie na darmo Hiob czci Boga, zabierz mu to bogactwo, to ci przestanie chwalić i przestanie być tobie wierny. Kiedy jednak się to nie udało, to dalej, to dotknij jego samego chorobą, a zobaczysz, jak będzie ci zło rzeczył. Ale Hiob dalej pozostaje wierny Panu Bogu. To pokazuje nam, kochani, troszeczkę inne myślenie. I chodzi o ten kierunek, w którym mamy się poruszać. Wiara jest potrzebna do tego, abyśmy kiedyś mogli pójść do nieba. Te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, one są ważne. I te ruchy charyzmatyczne są ważne. I ci charyzmatycy, którzy przyjeżdżają do nas, też przecież przyjeżdżał ojciec Baszobora. To jest ważne. Są piękne spotkania, piękne chwile. Ale nie na tym polega wiara. To jest pewien dodatek. To jest pewien taki, czasami pewien owoc. Ale przede wszystkim wiara polega na tym, żebyśmy my sami weszli w relację z Panem Bogiem. Żeby On został wpuszczony tutaj do naszego serca. Żebyśmy pamiętali, że jest naszym przyjacielem. I to, co nam podpowiada w życiu, to nie jest coś, co nam życie ma utrudnić, ale co ma nam pomóc. Przykazania to są drogowskazy. Możesz ich nie słuchać, jakoś piorun w łeb nie szczeli, kiedy nie zrobisz tego, co trzeba. Ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Dzieje się. Dzieje się zło, które zaczyna wchodzić w nasze serce i zaczyna nas niszczyć od środka. A kiedy nasze serce zaczyna gnić od środka, kiedy się zaczyna psuć od środka, to już nie ma tam spokoju, bo nie ma Pana Boga. I wtedy zaczyna się problem, bo zaczynamy wyrzucać ten niepokój i całe to dziadostwo z siebie i obrywają nasi najbliżsi, bo są pod ręką. Tak działa zło. Ono zawsze wydaje się piękne, bo diabeł ma świetnie dopracowany dział reklamy. Jak powiedziałem, już nieraz z tego miejsca mówię o tym. Ale potem, kiedy się człowiek decyduje na to, wtedy otwierają się oczy, wtedy widzi, że to jest nie tak. I problem jest, zamiast wrócić do Jezusa i powiedzieć, Panie Jezu, głupi byłem, pomyliłem się, przepraszam, to ludzie za wszelką cenę chcą pokazać, że to nie oni są winni. I tak przerzucają jedni na drugich odpowiedzialność. Ale to samo było właśnie w raju. To nie ja, to ona, to nie ja, to wąż. Tu się nic nie zmienia, kochani. I dlatego chodzi o to, żebyśmy my sami wyciągnęli wnioski i postanowili, wybrali Jezusa. Wiara to jest mój wybór, a nie spełnianie obowiązków. To jest mój wybór. Kiedy wybieram Jezusa, to też pilnuję, żeby ten Jezus w moim sercu pozostawał, bo On chce tam być, ale tam się nigdy nie włamie. Wystarczy, że ja się od Niego odwracam, Pan Jezus mówi, okej, ale to ja tracę, to moje serce bez Niego więdnie. I dlatego Go potrzebujemy. Dlatego pamiętajmy, kochani, wiara jest po to, aby pójść do nieba. Bo to życie, którego teraz doświadczamy, ono minie. Czy tego chcemy, czy nie. Czy będziemy bogaci, czy biedni, piękni, czy brzydcy, zdrowi, czy chorzy. Najbardziej zdrowy człowiek kiedyś musi umrzeć. Bo tu jesteśmy tylko przez chwilę. Prawdziwe życie zaczyna się dopiero tam. I masz wybór, siostro, bracie. Pan Bóg ci daje ten wybór. Nic nie musisz. Nie chcesz pójść do nieba, nie musisz. To jest twój wybór. I dlatego, jeżeli chcesz,
to warto posłuchać, co ma Jezus do powiedzenia. Bo nikt nie zna drogi do nieba, tylko On. I to dzięki Niemu ta droga jest dla nas otwarta. Bo On wziął na siebie to, czego sami nie byliśmy w stanie. On przyjął na siebie nasze grzechy i za nas umarł na krzyżu. I zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I zaprasza, pójdź za mną, a ja ci pomogę. Zaufaj, to cię przez to życie przeprowadzę. A nagrodą jest niebo. Amen.